Jeżeli nie zbudujemy w głowie naszego potencjalnego klienta odpowiedniego wizerunku, wizerunku eksperta, któremu można zaufać, to tak właśnie klient będzie nas kojarzył. Natomiast naszym zadaniem jako profesjonalnych handlowców, profesjonalnych sprzedawców jest to, aby wykreować w głowie naszego potencjalnego klienta taki wizerunek naszej osoby, aby postrzegał nas jako prawdziwego przyjaciela, doradcę, który chce pomóc rozwiązać jego problemy. Jeżeli osiągniemy ten efekt, sprzedaż będzie dużo, dużo łatwiejsza. Wtedy tak naprawdę nie musimy sprzedawać. Klienci sami będą chcieli kupować. Jak więc to zrobić? Musimy zwrócić uwagę na to, że biznes robimy zwykle z ludźmi. A w zasadzie zawsze robimy go z ludźmi. Nie robimy go z markami, nie robimy go z firmami. Nawet jeżeli idziemy do jakiejś firmy, po drugiej stronie zawsze jest człowiek. I na to powinniśmy zwrócić uwagę, aby zbudować z nim szczerą, autentyczną relację. Ponieważ bez tej relacji spotkamy się z takim oporem. Spotkamy się z murem, którego ciężko będzie nam przebić. To, co najważniejsze w sprzedaży, to to, żeby po prostu być sobą. Żeby nikogo nie udawać. Wiecie, ja przez ostatnie 3 miesiące pracowałem z doradcą strategicznym. Ten doradca powiedział mi: Michał, wiesz co, ja poznałem cię 3 lata temu, współpracowaliśmy razem przy kampanii, którą dla nas robiłeś, ale ja miałem takie wrażenie, że ty kogoś udajesz, wchodzisz w jakąś rolę. A może byś tak po prostu zaczął być sobą? Mnie się zawsze wydawało, że ja byłem sobą. Zagubiłem tą swoją autentyczność. I to było coś, co spowodowało, że nagle sprzedaż w mojej firmie zaczęła spadać. Bo dopóki byłem autentyczny, dopóki klient, z którym się spotykałem, czuł, że ma po drugiej stronie partnera, to sprzedaż była łatwa. Ale później z jakiegoś powodu ta sprzedaż zaczęła spadać. I to był właśnie ten powód. Kiedy zacząłem pracować nad tym, aby znowu być sobą, wszystko się zmieniło. Nagle okazało się, że każda rozmowa handlowa to nie jest takie zawijanie rękawów, męczarnia, tylko to jest wielka radość. Spotkanie z klientem nie powoduje już stresu, tylko powoduje chęć niesienia mu pomocy, dlatego że jestem po prostu sobą. Kiedy w relacjach z drugą osobą kogoś udajemy, pojawia się bariera. Bariera, która powoduje brak zaufania. A w sprzedaży najważniejsze jest zaufanie. Najważniejsze jest zaufanie długoterminowe. Jeżeli nie będziemy kreować marki osobistej, spójnej z tym, jacy faktycznie na co dzień jesteśmy, tego zaufania nie zbudujemy. Dzisiaj wieczorem wystąpi gwiazda, która w zasadzie jest rozpoznawalna w całej Polsce. Jacek Walkiewicz w swojej książce Pełna Moc Możliwości napisał, może nie jestem w stanie zestawiać tego zdania, tak, ale mówi, że kiedy jego wystąpienie na TEDx w USB pojawiło się na YouTubie, to jego kariera całkowicie się zmieniła. Jego marka osobista bardzo mocno urosła w siłę. Zobaczcie, od 2013 roku 3 miliony wyświetleń, 3,7 miliona wyświetleń. Ogromny zasięg, a przecież na promocję tego materiału wideo nie wydano nawet złotówki. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli robicie konsekwentnie, realizujecie konsekwencje, strategię budowania swojej marki, to powinniście zapomnieć o tym, jakie są wyniki krótkoterminowe. Zazwyczaj jak wrzucamy materiał wideo na YouTube'a, no to te wyniki po 1., 2., 3. tygodniu to jest 50 wyświetleń, 100 wyświetleń, 200 wyświetleń. I gdybyśmy analizowali zasięgi tych pierwszych materiałów wideo, no to można byłoby popaść w frustrację. No bo nagrywasz materiał, no i później okazuje się, że on prawie do nikogo nie dociera. Ale tą strategię trzeba realizować dzień po dniu, krok po kroku. Zobaczcie, że ten materiał dopiero po jakimś czasie wybił się w górę. Gdybyśmy mieli porównać Facebooka i LinkedIna,
to jest zasadnicza różnica w zachowaniu ludzi na tych, w tych mediach. Dlatego, że na Facebooku, jeżeli promujemy swoją markę osobistą, odważnie wyrażamy swoje poglądy, czy też edukujemy ludzi, możemy spotkać się z olbrzymią ilością hejtu. I mnóstwo ludzi, promując swoje marki osobiste na Facebooku, rezygnuje z tego właśnie ze względu na to, że nie potrafi sobie poradzić z krytyką innych ludzi. LinkedIn jest to tyle wdzięcznym medium, że tam są profesjonaliści. Tam hejt praktycznie nie występuje. Jeżeli ktoś ma coś zhejtować, to zazwyczaj przewija tablicę w dół i tego nie robi. To, co jest fajne w LinkedInie, to to, że za każdym razem, kiedy publikujemy jakiś post, zwróćcie uwagę na podpis na tablicy, on w całości wyświetla się później przy scrollowaniu przez naszych znajomych, obserwujących, czym się zajmujemy, kim jesteśmy. Na Facebooku tego nie ma, nie ma tego na Instagramie. A tutaj, kiedy nawet w zasadzie na LinkedInie wystarczy przyjąć strategię po prostu być. Po prostu być i publikować content i budować swoje zasięgi. Przy wykorzystaniu tego modelu praktycznie non-stop ktoś widzi nasz przekaz reklamowy, kim jesteśmy i czym się zajmujemy. Zwróćcie uwagę jeszcze, że na LinkedInie bardzo popularne ostatnio stały się masowe zaproszenia do znajomych. Powstały nawet aplikacje, które to automatyzują. Jest potężna ilość spamu rozsyłana w ten sposób. Sugeruję uważać na to, jak dużo tych zaproszeń wysyłacie, ponieważ maksymalny limit dzienny to jest 100 zaproszeń. Czyli w skali miesiąca możecie zaprosić, jeżeli codziennie będziecie zapraszali po 100 osób, do 3000 osób. Maksymalnie 3000 osób. Natomiast jeżeli przekroczycie ten limit, LinkedIn może wam zbanować konto. Więc uważajcie na wszelkiego rodzaju aplikacje, które to automatyzują, bo możecie sobie zrobić nieświadomie krzywdę, a szczególnie to boli, jeżeli będziecie mieli już większą sieć odbiorców. Na LinkedInie jest olbrzymi problem z uzyskiwaniem komentarzy i poleceń, bo tam nie ma lajków, tam są polecenia. Natomiast jeżeli już gdzieś ludzie cię zapamiętają, to te polecenia i komentarze zaczynają się pojawiać. To, co ważne w marketingu ogólnie, czy to mówimy o Facebooku, Instagramie, czy mówimy o YouTubie, o LinkedInie, czy o czymkolwiek, to to, że dzisiaj liczą się zasięgi i częstotliwość spotkania z marką. Im częściej ludzie was widzą, tym większym zaufaniem was obdarzą. Jeżeli skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, żeby naszymi miernikami KPI były lajki i komentarze, to bardzo szybko się zniechęcimy do tego, co robimy. Warto, aby ludzie, którzy was obserwują, mieli możliwość kupienia też infoprodukty. Infoprodukty to są takie narzędzia, które pozwalają nam w bardzo prosty sposób zarobić na budżety reklamowe. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że prowadząc kampanię marketingową, jeżeli mamy infoprodukt, no to jest to produkt cyfrowy, który możemy w łatwy sposób sprzedać, bez ponoszenia jakichś wielkich kosztów dystrybucji tego, a pieniądze, które w ten sposób spływają, zasilają budżety reklamowe, więc możemy dzięki infoproduktom tworzyć marketing, który nas nic nie kosztuje, albo jeszcze na tym całkiem dobrze zarabiać. To, co ważne w infoprodukcie, to to, żeby był chwytliwy nagłówek i to, żeby ludzie zrozumieli, w czym jesteście dobrzy. Ja wiem, że samochwała w kącie stała, ale jeżeli wy się nie pochwalicie, w czym jesteście dobrzy, co umiecie robić, to nikt za was tego nie zrobi. Więc mówcie ludziom, jakie macie efekty w życiu, będzie im dużo łatwiej obdarzyć was zaufaniem. Chciałbym się jeszcze odnieść do samej oferty sprzedażowej. Jeżeli infoprodukt ma tylko jeden wariant pakietu, to bardzo często ludzie po prostu go odrzucają. Sprzedaż jest mniejsza, więc warto zrobić infoprodukt, który będzie tylko w wersji cyfrowej. Nic do tego nie będzie, nic nas nie kosztuje, nie musimy angażować swojego czasu. Warto zrobić pakiet, który będzie angażował już jakiś czas, ale nie nasz, tylko jeżeli jesteście właścicielami firm, to na przykład w troszeczkę droższym pakiecie sprzedacie konsultacje ze swoim doradcą biznesowym, który pomoże rozwiązać klientowi potrzeby, ich jego problemy. No i najwyższy pakiet, który ma służyć tylko i wyłącznie selekcji klienta, powinien zawierać konsultacje z wami, powinien być drogi, trudno dostępny, bo jeżeli ekspert jest zbyt łatwo dostępny, to traci na swojej eksperckości.
No i to, co najważniejsze w infoproduktach, to to, aby zawsze dawać gwarancję satysfakcji. Infoprodukty są o tyle fajne, że no, jeżeli ktoś powie, że jest niezadowolony, to nawet jak poprosi o zwrot pieniędzy, to nas to i tak nic nie kosztuje. Ale gwarancja satysfakcji na kilka dni, która jest zakończona uczciwą propozycją, to jest coś, co diametralnie zwiększa sprzedaż infoproduktu. No i teraz takie szybkie, niecenzuralne, zacznij jakoś, a jakoś przyjdzie później i zobaczcie, jak ja zaczynałem. Nie wyglądają tak jak dzisiaj. Nie miałem ładnego garnituru. Pierwszy materiał wideo nagrałem w koszuli i w dresie, bo tak się spłuciłem przed kamerą, że nie byłem w stanie w garniturze wystać. Więc wstawiłem laptopa na kilku książkach i zrobiłem po piersie, żeby nie było widać, że jestem w dresie. Wyglądało to tak, najpierw w pokoju studenckim, później nikt mnie nie uczył, jak występować publicznie, więc na wystąpienie poszedłem w rozciągniętym sweterku. Zastanawiałem się, dlaczego to nie działa. Promowałem jakieś materiały wideo, które coś wnosiły, ale no, nazwijmy to po imieniu, szału nie było. Ale pozwoliło mi to zacząć jakoś. Pierwsi klienci się pojawili, później zaczęli pojawiać się następni. Zaczęły się pojawiać zaproszenia na eventy, na których zacząłem występować. Widzicie, że zaczyna to wyglądać troszeczkę inaczej. Gdybym oczekiwał od siebie, że od razu na samym początku będę występował dobrze, będę płynnie mówił, nie będę się stresował, to pewnie nigdy bym nie zaczął. Zapraszam do obserwowania w social media. Pod tymi skrótami linkowymi są linki do YouTube'a, Facebooka i mojego profilu na LinkedInie. Dziękuję za uwagę. Wielkie brawa, Michał Janiszek.